Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie mówimy sobie oczywiście najnowsze patch notes, które właśnie pojawiły się na serwerach testowych w AFK Arenie, czyli 1.136, są takie dosyć obszerne, jest parę ważnych zmian i parę eventów, więc od razu lecimy. Będzie oczywiście nowa postać, nową postacią będą w sumie Adrian i Elise i to będzie jedna po prostu postać, Dance of Endurance. I to będzie, jeżeli dobrze rozumiem, jakiś gościu i lalka, czy coś w tym stylu. W każdym razie to będzie jedna postać ze świetlistych, wraz z nowymi postaciami. W sumie dalej nie wiem, jak mam mówić. Pojawi się oczywiście arena prób do nich. No i będzie dostępna na moim kanale z samego rana, w momencie wypuszczenia jej na serwery główne. Na początek mamy zapowiedź nowego eventu, Treasure Vanguard. I ten event już był, tutaj po prostu gracze będą otrzymywali zaproszenia od różnych frakcji, żeby po prostu walczyć z nimi i z innymi frakcjami, no i otrzymać nagrody. To jest generalnie ten event, który już omawiałem, można zobaczyć sobie na kanale, wpisać Treasure Vanguard. Tutaj po prostu musimy głównie wysyłać nasze postacie na różne misje, kilka drużyn. No i tutaj mamy zmiany, optymalizacje, jeżeli chodzi o przedmioty sygnowane. Jak wiadomo, ostatnia ta taka głośna aktualizacja z przedmiotami sygnowanymi bardzo źle się przyjęła, wiele hejtu się wylało. No i tutaj twórcy, nie wiem czy poszli po rozum do głowy, po prostu pozmieniali. No i będą teraz obniżone poziomy dla niektórych frakcji. Tutaj z tego co widzę są błędy w tłumaczeniu, ale już czytam. Zmieniono maksymalny poziom przedmiotów sygnowanych dla 4 podstawowych bohaterów. I to jest właśnie ten błąd w tłumaczeniu. Tutaj powinno raczej być 4 podstawowych frakcji, tak mi się wydaje przynajmniej. I wyłączając oczywiście postacie przebudzone, więc ja to rozumiem w ten sposób, że 4 podstawowe frakcje będą miały 40 poziom maksymalny, a postacie premium i przebudzone będą miały poziom 50. No tak jak mówię, są błędy w tłumaczeniu, więc trzeba poczekać. No i właśnie ten poziom został zmniejszony z 50 do 40. Jeżeli dany bohater ma już przedmiot sygnowany na poziomie 40 lub wyższym przed aktualizacją, no to wszystko powyżej 40 zostanie oczywiście zmniejszone do 40 i wszystkie zasoby, które wydaliście już na takie postacie, będą zwrócone w mailu, więc nie ma problemu, jeżeli macie jakieś postacie ze zwykłych frakcji na poziomie 50 już przedmiotu sygnowanego, no to wszystko nadmiarowe powyżej 40 zostanie wam zwrócone po prostu w różnych skrzynkach. Następnie dodano event zamiany przedmiotu sygnowanego, chyba po raz pierwszy coś takiego jest, tak mi się wydaje. Podczas eventu gracze będą stopniowo odblokowywali ilość takich zamian, 4 razy maksymalnie. 2 bohaterów z takim samym maksymalnym poziomem będzie mogło sobie podmienić przedmioty sygnowane. Wydaje mi się, że tu chodzi o to, że będzie można zamieniać na przykład 4 podstawowe frakcje między sobą, na przykład postacie przebudzone z postaciami przebudzonymi, premium i tak dalej. Tutaj jest ewidentnie podkreślony maksymalny poziom przedmiotu sygnowanego, więc maksymalny poziom przedmiotu sygnowanego dla zwykłych frakcji to będzie 40, więc postacie takie z 4 frakcji będzie można zamieniać prawdopodobnie tylko z postaciami z 4 podstawowych absolutnie frakcji. Dodano również nową opcję, jeżeli chodzi o poziom 40 przedmiotu sygnowanego. No i tutaj chodzi o popularnych, trenowanych bohaterów, czyli będziecie mogli sobie podejrzeć, którzy bohaterowie byli robieni po prostu przez innych graczy. No i ewentualnie podjąć decyzję też o podnoszeniu, o ulepszaniu takiego bohatera. Zmieniono również nagrody z tablicy ogłoszeniowej. Będzie teraz więcej po prostu różnych rzeczy, między innymi magicznych esencji i paru innych, tak samo na przykład diamentów dla misji mitycznych oraz wzniosłych, czyli tych białych. No i przy okazji zostaną również usunięte zwykłe emblematy oraz emblematy wzmacniające z zadań drużynowych. Z tego co widzę, bardzo fajnie, przede wszystkim cieszy mnie zwiększenie ilości esencji. Pytanie, jak bardzo to zostanie zwiększone. Dodano również rekomendacje, jeżeli chodzi o kolekcję. Nie będę tutaj całego oczywiście omawiał. Po prostu chodzi o to, że będziecie mogli sobie znowu już podejrzeć rekomendacje dla kolekcji. Czyli na przykład będziecie mogli podejrzeć, która kolekcja jest polecana dla którego bohatera. Jakich właśnie kolekcji używają inni gracze, to samo co zresztą wyżej, to są po prostu te strategie, ta cała popularność i tak dalej, no to już jest w grze od dawna, po prostu dodają nowe rzeczy tam, między innymi właśnie te przedmioty sygnowane na poziomie 40, teraz kolekcje. Powraca poetycki pop quiz 28 lutego na serwerach testowych. Tutaj po prostu musimy odpowiadać na pytania i dostajemy za to nagrody. Oczywiście będzie seria na kanale,
ze wszystkimi pytaniami i wszystkimi poprawnymi odpowiedziami, tak jak zawsze to robię. Dodano również legendarną, epicką podróż cudów o nazwie The Blood Claw, no i będzie dostępna po aktualizacji. No i będzie to podróż legendarna, tym razem dla Brutusa. To będzie już trzecia podróż legendarna. Zaktualizowano również formację dla Koszmarnego Korytarza. The Light Martyr, czyli jeden z bossów, zostanie zastąpiony Pillar of Justice, takim innym bossem. Nowy sezon Glistej Doliny rusza 3 marca na serwerach testowych, parę dni później na pewno na serwerach głównych. Fajna sprawa, aczkolwiek standard. Zoptymalizowano również znowu jakieś tam popularności, jeżeli chodzi o Grę Skarbów oraz Przeklęte Królestwo. I teraz będzie można sobie znowu już tam podejrzeć, którzy bohaterowie byli używani, jakie formacje i tak dalej, bo mamy tutaj podkreślone, że będą to popularni bohaterowie i popularne formacje. Z popularnych formacji się cieszę, aczkolwiek możemy po prostu kopiować od graczy stopki, aczkolwiek nie jest to zawsze takie łatwe, bo ci gracze używają zazwyczaj najnowszych postaci, wszystko mają pomaksowane, więc dla gracza nowszego, czy nawet takiego weterana, nie jest to wcale takie proste robić wszystkie postacie, na przykład przebudzone i premium na bieżąco. Dodano również nowy rozdział na kampanii, będzie to rozdział 64 o nazwie Turtle Bone Islands. No i zmniejszony został również poziom, jeżeli chodzi o rozdział 63. No i tutaj uwaga, mała niespodzianka, mistyczna gwiezdna strefa jednak powraca. Nie wiem czemu po prostu nie zrobili 3 rund, prawdopodobnie dlatego, żeby dać więcej podpunktów w patch notesach, tak mi się wydaje. W każdym razie będzie jeszcze jedna kolejna runda, będzie można tam oczywiście uczestniczyć w tej całej rozgrywce standardowo od rozdziału 16. No i znowu w sumie to samo, 10 dni na zapisanie się, na przygotowania. Następnie mamy jeden dzień na dobieranie przeciwnika i 3 dni na bitwę, tutaj nic się nie zmieniło. Wszystko to samo, no mogli po prostu zrobić 3 rundy i tyle, ale tak jak mówię, jeden podpunkt więcej w patch notesach, pewnie na tym im zależy, tak mi się wydaje. No i tym razem jedna zmiana do Alaro, Desert's Eye. Naprawiono błąd, który powodował, że umiejętność Alt Easy była niepoprawnie aktywowana w niektórych ekstremalnych okolicznościach. Ekstremalnych okolicznościach, to znaczy bardzo rzadko według mnie. No i te zmiany po prostu będą dotyczyły tylko i wyłącznie serwerów testowych. Może zostać coś odjęte, zabrane, coś może zostać dodane, aczkolwiek bestia była ostatnio, więc podejrzewam, że nic się nie zmieni. Krótkie streszczenie na koniec, tak jak zawsze to robię. Nowy bohater lub nowi bohaterowie, zależy jak kto woli. Adrian i Elise, Dance of Endurance, będzie to postać w postacie z frakcji świetlistych. To chociaż tutaj używają określenia bohaterowie, więc powiedzmy, że będą to bohaterowie, ale jako jedna postać. Następnie nowy event Treasure Vanguard. Zmiany, jeżeli chodzi o przedmioty sygnowane, z 50 do 40 i będzie zwrot oczywiście. Nowy event z zamianą poziomów przedmiotów sygnowanych między bohaterami. Nowe różne rekomendacje, jeżeli chodzi o kolekcje. Następnie poetycki pop quiz, jeden z lepszych według mnie eventów, przynajmniej mój ulubiony. Nowa legendarna podróż cudów dla Brutusa, The Blood Claw. Zaktualizowane formacje, jeżeli chodzi o Koszmarny Korytarz. Nowy sezon Mglistej Doliny. Znowu popularności, jeżeli chodzi o Grę Skarbów i Przeklęte Królestwo. Nowy rozdział 64, no i nowa runda Mistycznej Gwiezdnej Strefy. Według mnie bardzo fajne patch notesy. Nowa postać to oczywiście standard, więc tutaj nie będę komentował. Treasure Vanguard to jest tak naprawdę bardzo fajny, przyjemny event, tylko wysyłamy. No te zmiany przedmiotów sygnowanych to wiadomo, jest nadal wszystko kontrowersyjne, więc pewnie niektórzy będą za, niektórzy będą przeciw i tak dalej. Poetycki pop quiz to mój ulubiony event, więc w sumie bardzo się cieszę. Sezon Mglistej Doliny standard, nowy rozdział tam mnie za bardzo teraz nie interesuje. No i fajnym bonusem jest ta dodatkowa runda, jeżeli chodzi o Mistyczną Gwiezdną Strefę, to jest na pewno fajne. Jeżeli macie swoje opinie na temat tych patch notesów, tej aktualizacji, to śmiało w komentarzach. Ja wam oczywiście życzę miłego, udanego czwartku i całego tygodnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.